By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Cześć, słuchajcie, pamiętacie swego czasu, jak w tamtym roku w wielki lockdown zakupiłam. Julka sobie zażyczyła, że będzie haftowała, raczej nie haftowała, tylko wyszywała, więc kupiłam jej nie tylko te rzeczy, które chciała, tylko po prostu dużo, dużo więcej, żeby ją jeszcze bardziej zachęcić, żeby miała, żeby nie musiała szukać, jak coś jej tam zabraknie. Pamiętacie, kupiłam jej taki mega wielki zestaw najtańszych rzeczy do wyszywania w domu. Kupiłam jej też torby, bo obiecała mi, że po prostu na urodziny albo na dzień mamy, wyszyje mi torby. Mam jej dać wzór, jaki chce i ona mi to zrobi. Minął jeden dzień mamy, jedne moje urodziny, święta Bożego Narodzenia, wielkanocne, znowu dzień mamy, znowu urodziny. No i w końcu, kiedy skończyła maturę, mówi Julka, kiedy to moja torba będzie? O, faktycznie torba. No to daj mi szybko te wzory, powiedz mi, jak chcesz. Słuchajcie, w 2 dni się uparł dzieciak. 2 dni. To znaczy nie tak, że non stop po 8-12 godzin. Nie, nie, nie. To było tak, że jednego dnia tam siedziała chyba ze 3 godziny. Zrobiła szkic, wzory, poprawiała wszystko, co możliwe. A drugiego dnia po prostu już zaczęła wyszywać. I to też było ze 2-3 godziny. Mówi, że bardzo ją to zmęczyło, bo faktycznie chciała, żeby to wyszło perfekcyjnie. Ja Wam jeszcze pokażę, co dostaliśmy z mężem na Dzień Matki, na Dzień Ojca, także za chwilę. Żeby to wyszło perfekcyjnie i po prostu dużo poprawek było, ale słuchajcie, wyszło to naprawdę mega. Słuchajcie, to jest ta torba taka zwykła lniana za tam, nie wiem, 4-5 zł. Ja już Wam pokazuję. Tak to wygląda. To jest przód. Na tyle miały być jeszcze zespoły moje ulubione, które uwielbiam i kocham i do nich zawsze wracam, więc kiedy Julka już tam odpocznie trochę i będzie miała tylko ochotę, to po prostu mi je wyszyje. Chociaż stwierdziła, że wyszyje mi je wszystkie, każdy na oddzielnych kawałeczkach i po prostu je potem mi naszyje na torbę. Metoda jak metoda, każda jest dobra, aby tylko było fajnie. Słuchajcie, takie wyszycie torby, ja przypuszczam, że taka torba to kosztowała ponad 100 zł, gdybym ją wystawiła na jakiejkolwiek aukcji i poszłaby z pocałowaniem ręki. Ale nie chcę, bo to jest moje serce dla serduszka, wymarzona, wytęskniona moja torba. Także no, moje dziecko jest naprawdę zdolne artystycznie i szkoda, że nie poszło w tym kierunku. No chcę być psychologiem, będzie psychologiem. Trzymam kciuki, żeby było teraz wszystko w porządku. A już przechodzę, Wam pokażę nasze nabytki. To jestem ja. To dostałam na dzień mamy, jeszcze tam jest dedykacja pod spodem, a to dostał mój mąż. Nigdy nie pokazywałam Wam swojej twarzy. Tam gdzieś przy błyskach mogliście zobaczyć dla chcącego nic trudnego. Jedna osoba tylko moją twarz widziała. Wysłałam jej zdjęcie, ale jakoś koleżanka YouTube'owa, ale zaraz po tygodniu, po dwóch kontakt nam się urwał. Nie wiem, jak to skomentować, nie wiem, i tak dalej. Słuchajcie, no my tak wyglądamy. My tak wyglądamy, tak mi się kiedyś wyśniło. Właśnie w tej chwili mi się przypomniało, że taki miałam sen, że właśnie stoję i filmuję, że oglądam nasze portrety wspólne i że ja tak właśnie mówię, że tak właśnie wyglądamy. Reszty i tak nie widzicie, że tak powiem, ciała dolnego, więc to dużo Wam nie da, ale tak wyglądamy. Jeżeli ktoś, kogoś to interesuje, bardzo proszę. Dzięki wielkie za uwagę. Do jutra. Pa, pa.